3, 2, 1! Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Anna Boklej z tej strony, dyrektor Polish Integration Support Center. Kochani, tutaj, dosłownie po tej stronie, mamy u siebie kogo? Cudownego człowieka. On ma na imię Igor Konieczny. Igor Konieczny obecnie, słuchajcie, jest w Wielkiej Brytanii i moi drodzy Państwo, jak działa współpraca, jak działa network, jak działają ludzie, którzy się szanują, kochają i mają Boga, honor i ojczyznę w sercu. Zatem Igor, wyobraźcie sobie, ja poznałam jego mamę, ona miała na imię Ewelina, cudowny pedagog, fenomenalny człowiek, wspaniała kobieta. I kochani, wyobraźcie sobie, że jak również współpracujemy z panem Andreą Lechowski. Pan Andreo Lechowski jest człowiekiem, uważam, legendą, który zrzesza szkoły międzynarodowe. On wraz ze swoją małżonką założyli ileś naście lat temu Polską Sobotnią Szkołę w Liverpoolu. Ta kobieta poświęciła całe swoje życie do tego, aby mogła właśnie tą szkołę tam prowadzić. I kiedyś przy pewnej okoliczności ja poznałam właśnie pana Andrzeja. I tak nasza współpraca tutaj zaczęła pracować. Zaczęliśmy razem robić wspólne rzeczy. Pan Andrzej jest po prostu człowiekiem, który pomimo, uważam, już bardzo dojrzałego wieku, w sposób godny, mądry i fenomenalny reprezentuje Polaków. A zwłaszcza tutaj w Liverpoolu, on tak strasznie dba o to, aby ta polskość była prezentowana, pokazywana na arenie międzynarodowej, czyli tak naprawdę wszystko to, co ma miejsce. Więc kilka dni temu do mnie napisał, czy my mamy kogoś takiego fajnego tutaj od nas, naszej okolicy, czyli z Wrexham, bo między Wrexham a Liverpool tam jest około 40 minut, może do godzinki drogi, zależy kto jak jedzie. I wyobraźcie sobie, tutaj właśnie Ewelina, ja wiem o tym, że jej syn brał udział w różnych konkursach, wygrywał różne rzeczy, to było w Polsce. Natomiast ja napisałam do Andrzeja, mówię, słuchaj Andrzej, wiesz co, jest tutaj taki jeden fajny chłopak, bardzo zdolny, bardzo grzeczny. Jego mama uczyła w Polskiej Sobotniej Szkole i jest to osoba, z którą utrzymujemy fenomenalne kontakty. Mam do niej ogromny, ogromny szacunek, a przede wszystkim do jej podejścia dla dzieci, do pracy i do tego, co robi. Więc Państwo nawiązali wspaniałą współpracę, czyli Igor, ten, który tutaj jest, będzie, słuchajcie, reprezentował Polskę na koncercie Eurowizji, ale chciałabym Wam pokazać dokładnie, jak to będzie, bo to wszystko, sekundę, to jest tutaj. Ja to zaraz Wam też wrzucę. Jest to Międzynarodowy Dzień Lingwistyczny, jak gdyby, oczywiście zorganizowany przez pana Andreja Olchowskiego, czyli tego człowieka, który zrzesza bodajże 83 szkoły międzynarodowe, które są polskie, ukraińskie, hiszpańskie, portugalskie. On tym ludziom po prostu pomaga zarejestrować te wszystkie działalności, pokazuje, gdzie są fundingi. I powiem Wam szczerze, że pracuję z wieloma osobami, które pomagają że tak powiem, w papierologii, żeby zarejestrować szkołę, czy żeby coś takiego zrobić. I Andrzej jest jedyną osobą, którą poznałam, a jestem tutaj przeszło 18 lat, który wie, co robi. Czyli nie robi swojej pracy dla pieniędzy, oczywiście też, bo był i wykłada nadal na uniwersytecie w Liverpoolu, ale robi to z ogromną pasją, a przede wszystkim ma ogromne serce do Polaków, mimo tego, że te doświadczenia z Polakami mieli różne. Więc, kochani, zapraszamy. Zapraszam ja, zapraszam Igora, zaprasza Igora mama, zaprasza Igor, przede wszystkim zaprasza pan Andrzej Olechowski na wspaniały koncert, który będzie miał miejsce już w tą sobotę od godziny 11 do godziny 12 właśnie w Liverpoolu. Wejściówka jest całkowicie za darmo. Więc kochani, pokażmy to, że tak naprawdę bardzo fajnie wspierać swoich. Ja już jestem tutaj, wróciłam z Ukrainy, więc jestem tutaj. Niestety nie będę mogła się pojawić tutaj, dlatego że nasze dzieci z Polskiej Sobotniej Szkoły mają próby, bo my mamy Polish Heritage Day, czyli Dni Polskiego Dziedzictwa, które będą obchodzone w sposób piękny właśnie w katedrze w Chester. O tym już nie dzisiaj, tylko w następnych filmikach. Natomiast dla mnie jest bardzo istotne to, żeby pokazać, że mądra i dobra współpraca naprawdę fajnie działa. Fajnych i artystów młodych należy promować, należy ich wspierać. Zawsze należy być za swoim, mimo różnych, że tak powiem, odmienności. No bo Liverpool jest pięknym miastem. Do tego wszystkiego Eurowizja teraz zrzesza wszelakie kultury, no i świętujemy jeden piękny, wielki cel, czyli niezależność i, że tak powiem, tego ducha walki, który jest na Ukrainie, bo należy powiedzieć też o tym,
że tak naprawdę to wszystko dla nich. Więc Igor, ja trzymam za Ciebie kciuki. Dziękuję za to, że jesteś. Dziękuję za to, że w sposób wspaniały reprezentujesz Polskę. Andrzej, dziękuję bardzo za to, za ukłony, za to, że Igor będzie u Ciebie. Ewelina, jesteś fenomenalną mamą. Naprawdę winszuję macierzyństwa i tego, w jaki sposób wychowujesz swoje dzieci, że tak pięknie nas reprezentują tutaj na arenie międzynarodowej. Tym akcentem, kochani, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z Wielkiej Brytanii, z Eagles Meadow, z Walii.